Dawno niewidziany gość w hali przystartowej 13, Michał Kałuża. Co słychać w Hiszpanii? Obecnie nie wiem, ale z tego co wiem w mediach, no to sytuacja jest troszkę gorsza. A ja wiem dokładnie, co się dzieje w klubie. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie z trenerem, nowym trenerem, także są jakieś nowe nadzieje w klubie. No ja już nie mogę doczekać się powrotu do Hiszpanii, rozpoczęcia treningów i nowego sezonu. Rozumiem, że po prostu w Hiszpanii futsalowcy mają aktualnie wakacje. Dokładnie, te wakacje są w tym roku troszkę przedłużone, ponieważ odbywają się zeszłoroczne Mistrzostwa Świata, które zostały przesunięte. Hiszpanie liczą, że dojdą do finału, a przynajmniej do strefy medalowej, także ta liga zacznie się wyjątkowo późno, bo dopiero w październiku. A jak ubiegły sezon zakończyła twoja ekipa, drużyna z Bureli? Utrzymaliśmy się, nie powiem, że szczęśliwie, ale na pewno walczyliśmy do końca o to utrzymanie, ponieważ dopiero w barażach nam się to udało. Także mam nadzieję, że przyszły sezon będzie troszkę krótszy, bez tych baraży i spokojniejszy. I rozumiem, w tym samym miejscu. Dokładnie, najbliższy rok, tak. Spotykamy się w hali przystartowej 13, gdzie byliśmy świadkami sparingu El Clasico w wersji towarzyskiej. Rekord kontra Clearex, wrażenia po tych 50 minutach efektywnego czasu gry? No widać, że są to początki przygotowań dla obu ekip i w zespole Clearexu, i w zespole Rekordu, nowi trenerzy. Także na pewno te jakieś plany i strategie na ten mecz były całkiem nowe dla niektórych graczy. No ale byłem zaskoczony przede wszystkim tempem i to tempo było utrzymane do końca, a wręcz podkręcone w samej końcówce. Także przygotowanie fizyczne na wysokim poziomie. Widać, że chłopaki z obu ekip coś robili, a myślę, że na doszlifowanie pozostałych elementów przyjdzie czas. No zwłaszcza, że komunikacja w obu ekipach i zgranie no troszeczkę szwankowało. No dokładnie, o ile jeszcze w zespole z Chorzowa można porozmawiać się wszystko w języku polskim, tak już w zespole Rekordu kilka tych języków pojawia się w szatni. Także ta komunikacja na pewno jest na początku ciężka, ale myślę, że złapią ten wspólny sportowy język i będzie tylko lepiej. Mimo iż sporo nowych twarzy po obu stronach parkietu, to jednak znajomych na boisku nie brakowało. No dokładnie, tutaj zawsze jest miło wrócić, zawsze jest z kim pogadać, z kim się pośmiać, także zawsze jak tylko mogę, to wpadam, żeby pokibicować oczywiście rekordzistom, ale tak jak pan powiedział, też mamy jakichś znajomych tam w Chorzowie, także wszystkich było miło zobaczyć i wszystkim życzę wszystkiego dobrego w tym nowym sezonie. Mając na myśli znajomości, miałem na myśli także tych z kadry narodowej. Dokładnie, jest kilka osób, z którym widzę się troszkę częściej niż tylko co wakacje. Także z nimi mam kontakt jak tak, na zgrupowaniach, także mniej więcej cały czas wiem, co się dzieje w Bielsku na startowej. A skoro o kadrowym wątku mówimy, to wyjątkowo mocny sezon zapowiada się, myślę o tym 2022 i zbliżających się finałach Mistrzostw Europy. No dokładnie, ale to myślę, że każdy czeka z utęsknieniem na taki turniej. Raz udało się już być na takiej wielkiej imprezie i każdy wie, że jest to wspaniałe przeżycie, także no, mamy pół roku, żeby jak najlepiej przygotować się jako cała reprezentacja. Mocne sparingi przed nami, na otwarcie można powiedzieć mocniej nie dało się trafić. Dwumecz z Brazylią, także sam jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie, ale na pewno znając nasz sztab i zawodników, jaki mamy potencjał, wierzę, że jesteśmy w stanie namieszać na zbliżającym się Euro. Powodzenia zatem, Michał. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.